Waligura. Maryjo, oto wybiła dla nas wielu święta godzina modlitwy apelowej. W tym codziennym, wspólnotowym wołaniu otwiera się przed nami szczególna bliskość, w której Ty stajesz przy nas. Tak, Ty, Maryjo, jak mówił na Jasnej Górze papież Franciszek, oferujesz nam swoją bliskość i pomagasz nam odkryć, czego brakuje do pełni życia. Przychodząc na apel, faktycznie doświadczamy, nasza Matko, tej Twojej bliskości i troski o każdego z nas.
Dziś nie boimy się powiedzieć, że pośród wielu braków, jakie przeżywamy, chyba najbardziej doskwiera nam izolacja, brak zaufania, brak jedności braterskiej w życiu społecznym i niechęć do szukania dróg porozumienia czy choćby rzeczowego dialogu. Przychodzimy dziś tutaj do tej polskiej Kany i przynosimy nasze braki, ale nie tylko. Przynosimy też nadzieję. Tęsknimy za dobrym winem wzajemnej miłości i spoglądamy na Ciebie, nasza Matko, prosząc o cud przemiady wody naszych ludzkich słabości, braków, naszego zamknięcia na brata w dobre wino, serca otwartego, dobre wino, serca chętnego do słuchania, służenia, do pomocy zagubionemu człowiekowi. Nasza ukochana Matko, w tych dniach modlitwy o narodowe pojednanie, zapal w nas pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany, jakie sobie nawzajem zadajemy. Pomóż nam uwierzyć, że możemy stworzyć wspólnotę ze wszystkimi, nigdy nie ulegając pokusie izolowania się czy narzucania swej woli. Myślimy tutaj przede wszystkim o naszych rodzinach, naszych domach, wspólnotach, gdzie razem modlimy się i żyjemy. Prosimy, pomóż nam zmienić je w pełną weselnej radości Kanę, gdzie Ty jesteś obecna wraz z Jezusem. Prosimy z nadzieją, by nasz świat stał się miejscem spotkania z braćmi i służenia sobie nawzajem, tak jak Ty to uczyniłaś na weselu wobec nowożeńców i biesiadników. Spoglądamy w Twe zranione, matczyne oblicze i wkładamy w nie nasze poranione serca, poranione oblicza. Tak, Maryjo, Tobie zawierzamy nasze bóle, naszą nieporadność w miłości, ale też patrząc w Twe oblicze, rozpalamy w sobie wielkie nadzieje. Ufamy, że te nasze małe iskierki miłości, dobroci oraz modlitwy za siebie nawzajem rozpalą wielki płomień przemiany i odnowy tej ziemi, jaką jest Kościół Święty, jaką jest Polska i świat cały, jaką jest przede wszystkim wnętrze każdego z nas. Rozważamy różańcową tajemnicę wesela w Kanie Galilejskiej. Prosimy za cały Kościół Święty, za papieża Franciszka, za wszystkich biskupów, kapłanów, za cały lud wierzący. Polecamy naszą Ojczyznę i wspólnotę Kościoła w Polsce z jego pasterzami, przewodniczącym Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, obecnym wśród nas księdzem arcybiskupem Wacławem Depo, metropolitą częstochowskim, wszystkimi księżmi biskupami, wszystkimi kapłanami służącymi ludowi Bożemu. Błagamy o nowe powołania do służby Bożej. W jubileuszowym roku 750-lecia urodzin błogosławionego Eusebiusza modlimy się za nasz pauliński zakon, za wszystkie nasze wspólnoty z Ojcem Generałem, za naszą wspólnotę tu na Jasnej Górze i wszystkie nasze wspólnoty na całym świecie. Modlimy się za we wszystkich naszych intencjach. Polecamy intencje zapisane w Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy Edwarda w dniu urodzin, prosząc dla niego o zdrowie. Wołamy o pokój na świecie i narodowe pojednanie w naszej Ojczyźnie. Prosimy o ustanie pandemii koronawirusa, dziękując za wszystkich, którzy ofiarnie służą chorym. Pamiętamy o tych, którzy są z nami duchowo. Polecamy wszystkich naszych rodaków żyjących za granicą. Polecamy tych, którzy łączą się z nami przez transmisję telewizji Trwam, Radia Maryja, Radia Jasna Góra i innych rozgłośni oraz przez internet. Zawierzamy nas samych,
ufając, Maryjo, Twej matczynej opiece. Modlimy się o pokój, szczególnie w naszej Ojczyźnie. Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś naszym pokojem, Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur wrogość, Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi, Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości, prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas. Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników w Twoim domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia. Włóż nam w usta, a jeszcze wcześniej w nasze myśli, słowa, które budują, a nie rujnują, leczą, nie zadają rany, pocieszają, nie odbierają nadziei, niosą pokój, nie wywołują agresji. Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę, zwłaszcza w tak trudnej obecnej chwili pandemii, poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie. Uczyń każdego z nas nowym człowiekiem, a nastanie pokój. Ty, rozpoznany czy nierozpoznany, znajdź drogę do każdego z nas. Wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem i skutecznie nas po nich prowadź. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Modlitwą suplikacji błagajmy o pokój i ustanie pandemii. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Odpowietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Odpowietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Odpowietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo apelowe. Dzisiejsze święto Bazyliki Świętego Jana na Lateranie jako matce kościołów chrześcijańskich zwraca naszą uwagę na jedną z najtrudniejszych tajemnic wiary, jaką jest Kościół. Chciejmy prosić Ducha Świętego i Maryję, która jest Matką Kościoła Chrystusowego, abyśmy na nowo przyjęli Kościół jako Matkę i nauczycielkę, i strażniczkę praw Bożych w świecie człowieka. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Jasnogórska Pani, Tyś naszą hetmanką, Polski Tyś królową i najlepszą matką. Jasnogórska Pani, Tyś naszą hetmanką,
Polski tyś królową i najlepszą matką. Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. Niech z miłości Twojej słynie naród polski. Jasnogórska Pani, tyś naszą hetmanką. Polski tyś królową i najlepszą matką.